Zanim zacząłem zajmować się projektami cyfrowymi dla instytucji kultury, między innymi projektami w obszarze wizerunkowym czy wizualnym, produktami właśnie cyfrowymi, takimi jak serwisy internetowe, w swojej karierze przez ponad 10 lat realizowałem projekty dla sektora bankowego i telekomunikacyjnego, dla startupów, takie bardziej typowe projekty informatyczne, myślę, bardziej typowe z perspektywy programisty. Jestem przekonany, że wiele spośród praktyk z innych dziedzin czy z innych branż informatyki może pomóc też instytucjom kultury w lepszym wprowadzaniu produktów na rynek czy udostępnianiu ich zwiedzającym czy odwiedzającym. Moim największym zdziwieniem podczas realizacji projektów dla sektora kultury to była obserwacja, że produkty są tworzone często dużym wysiłkiem zarówno instytucji czy pracowników instytucji, jak i też dużym nakładem finansowym. W momencie, kiedy są gotowe, są przekazywane czy pokazywane publiczności, udostępniane w internecie, umieszczane na ekspozycjach w muzeach albo w galeriach, i ich dalszy rozwój w tym momencie się kończy. To znaczy mamy takie wielkie przecięcie, głośne jednocześnie przecięcie wstęgi, wernisaż, premierę serwisu w internecie, konferencję prasową, a następnie produkt jest dostępny, natomiast dopiero wtedy jest zaczyna być używany, natomiast w żaden sposób informacje na temat tego, w jaki sposób jest on używany, nie wpływają na jego kształt. Jest to zupełnie inne podejście niż sposób, w jaki produkty realizują duże przedsiębiorstwa, takie jak banki czy operatorzy telekomunikacyjni, a już zupełnie przeciwne do modelu, który jest praktykowany przez bardzo prężną dzisiaj branżę startupową. I wszędzie, w przypadku każdej z tych instytucji jest jasne, że moment, kiedy produkt jest udostępniany użytkownikom, to jest dopiero początek jego rozwoju i dopiero wtedy, kiedy rzeczywisty produkt trafi w ręce, przysłowiowe ręce użytkowników, dopiero wtedy wiemy, w jaki sposób oni chcą z niego korzystać i w jaki sposób rozwiązuje to ich problem albo co im to naprawdę daje. I dopiero na podstawie tych prawdziwych doświadczeń z prawdziwymi ludźmi jesteśmy w stanie stworzyć czy poprawiać ten produkt, koniec końców po jakimś czasie doprowadzając do tego, że on jest na tyle dobry, że już nie za bardzo mamy pomysł, co jeszcze wartościowego można do niego dołożyć. I wtedy wtedy produkty przestają być rozwijane w przypadku innych branż. Wydaje mi się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest przeniesienie pewnych podejścia w instytucjach kultury, przeniesienie podejścia z realizacji projektów niecyfrowych do przestrzeni cyfrowej. Jest dla mnie w miarę zrozumiałe, że instytucja, która planuje wydanie książki, która jest projektowana, tworzone są treści, potem jest składana i koniec końców drukowana i umieszczana gdzieś w księgarni, że jest bardzo trudno poprawić ten produkt, jakim jest taki produkt, jakim jest książka. W świecie cyfrowym nie mamy tego problemu i stworzenie nowej wersji i udostępnienie nowej wersji dla użytkowników jest bardzo często dla nich niezauważalne. W związku z tym rezygnowanie z tej szansy, którą mamy jako twórcy i jako instytucje, które zamawiają produkty, szansy poprawienia produktów na skutek obserwowania zachowań użytkowników było dla mnie wielkim zaskoczeniem i wydaje mi się, że instytucje mogą bardzo poprawić jakość produktów, których tworzą, jeżeli przestaną kończyć pracę nad ich rozwojem w momencie, kiedy produkt jest po raz pierwszy udostępniony użytkownikom. Drugim zaskoczeniem, które obserwowałem i obserwuję przez te kilka lat współpracy z instytucjami kultury, jest spostrzeżenie, że instytucje nie myślą zbyt dużo o promowaniu produktów, które tworzą. Świadomość tego, że promocja produktu jest
istotnym, jeżeli może wręcz nawet nie najistotniejszym elementem stworzenia całego projektu, tworzenia nowego produktu. Samo stworzenie nowego eksponatu albo nowego narzędzia cyfrowego, które ma być udostępnione użytkownikom, nie spowoduje, że ktokolwiek zacznie z niego korzystać, bo większość użytkowników nie będzie miała świadomości, że taki produkt w ogóle powstał. Wydaje mi się, że instytucje kultury opierają do tej pory promocję o istniejącą bazę użytkowników i ma to jakiś sens, natomiast w moim przekonaniu zdecydowanie efektywniej i lepiej też dla instytucji wyglądałby ten proces, gdyby zadanie promowania nowego produktu, nowej wystawy było bardziej wyeksponowane i gdyby instytucje podchodziły do tego z większym zaangażowaniem, przeznaczając jednocześnie część środków i budżetu na realizację całego produktu, również na ten jego obszar. Zaskakujące dla mnie jest to, że bardzo wiele spośród instytucji przez uważa, że digitalizacja zasobów kończy się w momencie zrobienia zdjęć albo zeskanowania zasobów fizycznych, archiwaliów i ewentualnie udostępnieniem tych archiwaliów, tych zdigitalizowanych zasobów w internecie. Efektem tego jest tworzenie bardzo dużej liczby produktów, które pozwalają przeglądać zbiory, natomiast w żaden sposób to zwiedzanie czy oglądanie zbiorów nie jest uatrakcyjniane. Jest znowu dosyć jasne, że należy ekspozycję planować myśląc o wystawach, tworząc pewne narracje, planując ścieżkę zwiedzania dla zwiedzającego. I myślenia w bardzo podobny sposób brakuje mi w instytucjach kultury w przypadku projektów cyfrowych. I bardzo bym sobie życzył, żeby więcej produktów cyfrowych, również w tej warstwie cyfrowej, było obejmowało element narracji, czyli zaplanowania pewnego doświadczenia, a nie tylko przedstawienia zasobów, pokazania zasobów z opisami.